Dziękuję bardzo, panie pośle, panie prezesie, szanowni państwo. Ja powiem, że to jest zaszczyt dla mnie być tutaj dzisiaj w firmie PESA, która posiada ponad 160-letnią tradycję w polskim kolejnictwie. Ta historia troszeczkę stanowi takie uosobienie niełatwej historii Polski w tym okresie. Firma powstała w okresie, kiedy do Polski z pewnym opóźnieniem docierała rewolucja przemysłowa, później przechodziliśmy w dwudziestolecie, później czasy zjednoczeń w okresie PRL-u, aż po lata 90., gdzie firma prawie upadła. Dzięki tutaj zaangażowaniu kluczowych pracowników firmy pana prezesa, od 15 lat przeżywa okres bardzo dynamicznego rozkwitu, bardzo dynamicznego rozwoju. To, co ja chciałem powiedzieć, to uważam, patrząc na strategię PESY, że strategia tej firmy jest w pewnym sensie przepisem na sukces gospodarczy Polski. Na czym on polega? Polega mianowicie na tym, że przenosimy się z takich podstawowych usług, produktów na produkty bardzo nowoczesne, zaawansowane, na produkty własne, które są poparte badaniami i rozwojem, gdzie mamy naprawdę dużą wartość dodaną i korzystamy z całego łańcucha kooperacyjnego, które w wymiarze także regionalnym, który ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój nie tylko samej firmy, ale też wielu przedsiębiorstw. Dla nas zaszczytem jako Polskiego Funduszu Rozwoju jest to, że mamy dzisiaj okazję zawrzeć wspólną transakcję, zawiązać nowe przedsięwzięcie o nazwie Lejek Capital Partners. Jest to spółka, która służy temu, aby w sposób elastyczny i efektywny finansować dalszy rozwój PESA poprzez dostarczanie nowego instrumentu dla polskich przewoźników, polegającego na tym, że firma ta będzie nabywała nowy tabor, a następnie dzierżawiła go operatorom, zapewniając im dużo elastyczność, brak konieczności inwestowania swoich środków, ponieważ to finansowanie będzie przy współpracy PESY i Polskiego Funduszu Rozwoju. Uważam, że branża kolejowa, zarówno ta związana z nowym taborem, jak i inwestycjami infrastrukturalnymi, może być w najbliższych latach bardzo istotną dźwignią rozwoju polskiej gospodarki. Wiadomo, że mamy ponad 60 miliardów do zainwestowania w infrastrukturę kolejową, która pozostaje jeszcze w Polsce, pozostawia w Polsce dużo do życzenia. Wiadomo też, że wiek taboru, przed chwilą dyskutowaliśmy, waha się między te 35, prawie 40 lat i konieczności jego modernizacji, odnowienia sięgają kilkuset sztuk, jeżeli chodzi o lokomotywy w najbliższych latach. To tworzy naprawdę bardzo ciekawe perspektywy przed naszym wspólnym przedsięwzięciem, bo wiadomo, że inwestorzy na tym rynku, operatorzy mają pewne bariery, jeżeli chodzi o finansowanie i wierzymy, że poprzez taki innowacyjny model dzierżawy będziemy mogli wesprzeć te nowe inwestycje, przyczyniając się także do dynamiczniejszego rozwoju tego rynku. Powiem także, że tego typu przedsięwzięcia były, są realizowane na innych rynkach. Ten model finansowania poprzez dzierżawę sprawdzał się. W Niemczech bank tak zwany KfW, który jest odpowiednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju, utworzył w 2008 roku spółkę REIT-u, która właśnie zajmuje się najmem dzierżawą taboru. Firma ta uzyskała dużą skalę działalności właśnie odnosząc pewien sukces rynkowy. Wierzymy, że także nasze przedsięwzięcie taki sukces wniesie, a ja chciałem życzyć firmie PESA jak największych sukcesów w najbliższych latach, wierząc, że firma ta ma szansę stać się naprawdę polską, globalną marką, pokazując się z jak najlepszej strony, jeżeli chodzi o bardzo nowoczesne, dobrej jakości sprawdzone produkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Tomasz Zawodnicki, prezes Pesankowski. Dzień dobry państwu. To jest szczególny dzień, bo dotychczas państwo byliście zaproszeni, jak przedstawialiśmy coś nowego, nowy produkt, podpisaliśmy kontrakt na konkretny zakup i określenie liczby sztuk pojazdów. To jest bardziej złożona sytuacja, bardziej skomplikowana i w tym jest cała nowość przedsięwzięcia. Muszę państwu powiedzieć, że jesteście świadkiem efektu pracy jakiegoś półrocznego chyba. Natomiast Polski Fundusz Rozwoju zaczyna swój byt od świetnego, myślę,
jakiegoś przykładu dobrego, gdzie łączymy nie tylko produkt, nie tylko przedsiębiorstwo, ale i działalność rządu, a przy tym jeszcze jest idea pomocy tym przewoźnikom, których nie stać na kupno pojazdu, lokomotywy, zagotówkę. Jest to drogi zakup sięgający kilkunastu milionów złotych przy kontraktach przewozowych, które są na rok lub 3 lata. Więc bez tego narzędzia, państwowego narzędzia, kto wie, jaki los by czekał obu przewoźników. Dla nas jest to też wyższa jakość działań, bo do tej pory, tak jak mówię, zajmowaliśmy się sprzedażą pojazdów bezpośrednio do użytkownika, to mówimy o całej inżynierii finansowej, powiązaniu, połączeniu finansowania zewnętrznego, własnego produkowania pojazdów i obsługi pojazdów później przewoźnika, głównie prywatnego. Mamy nadzieję, że to jest tylko początek drogi, bo mówimy o 8 pojazdach. Jeżeli się ten model wprowadzi, o którym pan prezes wspomniał, który jest znany na zachodzie, czy w Anglii, czy w Niemczech, w Polsce jeszcze takiego modelu nie było, to kto wie, czy to ten model nie będzie rozwinięty na inne pojazdy, na inne rynki, na innych odbiorców, również państw samorządowych przykładowo. Jest to wielkie wydarzenie. Serdecznie chciałem podziękować pracownikom funduszu, no i naszym, szczególnie panu Jurkowi Kozłowskiemu, który tą lokomotywą z naszej strony jest i był. Dzięki ich ciężkiej pracy no, mamy ten efekt. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, żebyśmy teraz przystąpili do tego najważniejszego momentu, czyli do podpisania umowy. Panowie prezesowie, gratuluję i dziękuję.